Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, a w 40. dniu mojego wyzwania. Może co niektórzy z Was pomyśleli, że zapomniałam, że dzisiaj nie będzie live'u i Sylwia przerwie wyzwanie. Ale nie, nie zapomniałam o Was. Co więcej, dzisiaj tak sobie pomyślałam, to jest trochę tak, jakbym się szykowała na randkę każdego dnia z Wami, szczególnie kiedy są to randki wieczorne. Kiedy dzieci już idą spać, a zaczyna się taki romantyczny klimat, a ja się z wami spotykam. Spotykam się z wami i opowiadam wam różne rzeczy. Widzisz, Łukaszu, jak pięknie trafiłeś. Dobry wieczór, Danielu, witaj, Łukaszu. Dobry wieczór, panowie. Więc ja się spotykam z wami i spotykając się z wami, za każdym razem sobie myślę, czy te rzeczy, o których wam mówię, czy one nie są zbyt poważne jak na wieczór? Czy może nie lepiej byłoby opowiadać o czymś lekkim? Ale chciałam przełożyć dzisiejszy temat na jutro. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystko, co przekładam, to gdzieś się potem rozmywa i rozjeżdża. I tych przełożonych postów, i przełożonych tematów live'ów, i przełożonych warsztatów jest tak dużo, że przez najbliższe x miesięcy by mi starczyło. Więc doszłam do wniosku, że przyszło dzisiaj rano, przyszedł dzisiaj rano temat, więc będę szła za tym, co przyszło i nie będę tego przekładała, bo może komuś się to po prostu przyda, może ktoś z Was akurat poczuje to. Więc, czy ja jestem w związku? Nie, to nie jestem w związku, jestem w związku ze sobą. Na ten moment taką decyzję podjęłam. Cześć Renato, Polska Północna, północ za kilka minut, byłem pewna, że cię przegapiłem. Nie, no way, nie ma takiej opcji. Dobrze, kochani, jedziemy. Standardowo zapraszam kilka osób, które mi się tutaj pojawiają, żeby widziały, że i widzieli, że jestem live. Kto będzie miał ochotę, to do nas dołączy, a ten, kto do nas nie dołączy, to będzie mógł sobie to odtworzyć. Jeszcze. Chcę Wam opowiedzieć o bardzo ciekawej rzeczy. Jeszcze kawałek. Gdzieś mi tutaj te osoby zawsze umkną. Chcę Wam opowiedzieć o ciekawej rzeczy. O rzeczy dotyczącej relacji między kobietą a mężczyzną. I tego, dlaczego dochodzi do takich bardzo mocnych konfliktów. Za każdym razem, kiedy prowadzę kogoś na sesji i prowadzę osoby, które opowiadają mi o swoich relacjach, i najczęściej dochodzi do jakichś takich sprzeczek, kłótni, awantur lub większego niezrozumienia między jedną a drugą stroną, to ta konwersacja przybiera najczęściej przybiera bardzo swoisty scenariusz. I ja zawsze opowiadam o tym, że jeżeli jesteśmy w środku jakiegoś konfliktu, to tak jakbyśmy byli w środku kotłowaniny, w środku takiego wiru. Będąc w środku zamieszania, trudno jest nam zobaczyć, o co w ogóle chodzi. Teraz my w tym środku zamieszania zawsze jesteśmy wtedy, kiedy czujemy silne emocje. Emocje są dla nas zawsze drogowskazem. Emocje dla mnie są zawsze wskazówką. Jeżeli pojawiają się bardzo mocne emocje, bardzo silne, to znaczy, że coś mnie dotyka i to znaczy, że to nie jest najlepszy moment na jakąkolwiek rozmowę albo dyskusję. Za to jest genialny i świetny moment na to, żeby wprowadzić to, czego się nauczyłam, żeby zrobić krok w bok i spojrzeć na tą sytuację trochę inaczej. I mi to zajęło dosyć dużo czasu, zanim
zatrybiło to w moim życiu, zanim zaczęłam rozumieć, o co w tym tak naprawdę chodzi. Gdzieś na samym początku miałam wrażenie, że kiedy zaczynałam ze sobą pracować, to w pewnym momencie po prostu kłótnie znikną, albo w pewnym momencie wszyscy, którzy się ze mną kłócili, się zmienią i przestaniemy się kłócić, albo nie będę, albo w ogóle nie będę odczuwała tych takich emocji, które powodują, że czuję się w jakiś sposób dotknięta i poruszona. I z czasem zrozumiałam, że to nie o to chodzi, że kluczem do wszystkiego są emocje, ale emocje pod kątem emocjonalnej inteligencji, takiego potrafienia zadbania o tę stronę inteligencji, o tą stronę emocjonalną, ale ze swojej strony, a nie z czyjejś. I kiedy jesteśmy w jakiejś sprzeczce, w jakimś konflikcie, to najczęściej każdy ciągnie w swoją stronę. I my, czując coś, nie mamy przestrzeni ani możliwości zobaczenia, o co chodzi tej drugiej osobie. Najlepszą z możliwych opcji jest to, by każda z osób wycofała się zupełnie, jakby schowała się do swojej jaskini, do swojej norki i tam ogarnęła się i dopiero wtedy weszła w konwersację. Ale tak się nie dzieje w większości przypadków. W większości przypadków dzieje się tak, że my po prostu skaczemy sobie do gardeł i tak było też w moich związkach. Dokładnie tak samo było w moich relacjach. Że gdzieś jak dochodziło do jakiegoś konfliktu, o coś się kłóciliśmy, o coś się sprzeczaliśmy, to każdy na każdego naskakiwał. Potem gdzieś to się kumulowało, kumulowało. Jak sobie wyrzuciliśmy, co mieliśmy wyrzucić, to następnie albo była jakaś chwila ciszy, albo było jeszcze dogranie i dowalenie sobie, a potem jakieś przepraszanie i potem następna i następna i następna. W pewnym momencie zaczęłam przyglądać się temu schematowi, przyglądać się, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego tak jest. Im dłużej ze sobą pracowałam i też im dłużej pracowałam z innymi osobami, prowadząc je na sesjach, wchodząc w procesy, zauważaliśmy, skąd to płynie. A w czerwcu poprowadziłam taki bardzo mocny warsztat, przebudzenie. Warsztat, który trwał przez 6 tygodni, w którym przechodziliśmy wszystkie etapy dojrzałości człowieka, czyli od momentu, kiedy dziecko się poczęło, aż po czas obecny, a potem robiliśmy pewną zmianę w życiu człowieka. I teraz to, czego osoby doświadczały na tym warsztacie, było czymś niesamowitym, ponieważ ja pokazywałam, w jaki sposób, jak wygląda rozwój nasz jako, nie jako człowieka, jako ciała, tylko w tych trzech przestrzeniach. Przestrzeni duchowej, przestrzeni energetycznej, przestrzeni mentalnej, jak ten rozwój następuje. I to nie jest tak, że we wszystkich tych przestrzeniach rozwijamy się równolegle, w niektórych przestrzeniach nasz rozwój zostaje zatrzymany. I dochodzi do takiego dosyć specyficznego mechanizmu, gdzie jako dziecko my, jeżeli mamy sprzyjające warunki, to znaczy jesteśmy otoczeni miłością, jesteśmy otoczeni akceptacją, jesteśmy w rodzinie, która pielęgnuje nas i pozwala nam, byśmy się rozwijali i rośli i byli po prostu sobą, to wtedy wszystkie trzy aspekty rozwijają się równolegle. I do rozwoju dla dziecka kluczem, jakby podstawą, absolutną taką podstawą są potrzeby, zaspokojenie potrzeb dziecka. Jeśli dziecko ma zaspokojone potrzeby, to wtedy ono ma możliwość rozwijania się. I wtedy następuje rozwój emocjonalny. Bez zaspokojonych potrzeb nie ma możliwości na prawidłowy rozwój emocjonalny. Większość osób, która doświadczyła krzywd w dzieciństwie, która doświadczyła braku miłości, która doświadczyła braku akceptacji ze strony mamy, ze strony taty, to co się zadziało, to ten proces dojrzałości został zatrzymany. I w pewnym momencie, ze względu na lęk, na brak poczucia bezpieczeństwa, na ciągłą walkę o uważność, o miłość, na ciągłe potrzeby, jakby potwierdzania, że mama mnie kocha, że tata mnie kocha, że ja jestem akceptowana i tak dalej, i ewentualne nieotrzymywanie tego z powrotem, to co się zadziało? W małym dziecku wytwarza się mechanizm przetrwania. Czyli dziecko zaczyna być nastawione na przetrwanie i tam nie ma miejsca na rozwój, więc ten rozwój emocjonalny, który jest jakby troszeczkę poziomem kolejnym, do niego nie dochodzi. Nie dochodzi w skali takiej, w jakiej doszłoby, gdybyśmy wychowywali się
w takich fajnych warunkach, pełnych miłości, pełnych zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa. Nie mówię już o dobrobycie materialnym, bardziej chodzi o takie potrzeby, które wynikają z miłości, przede wszystkim z miłości i z akceptacji. I wiele osób tego nie doświadczyło. Nie doświadczywszy tego, to co się zadziało, to ciało fizyczne nasze, nasz mózg i cała fizyczność dorasta i dojrzewamy. Natomiast nasza emocjonalność, nasza strona emocjonalna już tak nie do końca. I teraz ta strona emocjonalna, która nie dorasta, która nie dojrzewa, powoduje, że my, będąc dorosłymi ludźmi, kiedy dochodzi do emocji, które odczuwamy, zamieniamy się w dzieci w różnym wieku. I podczas sesji, kiedy prowadzę inne osoby, to zawsze bardzo dobrze widać, bardzo klarownie. Kiedy zadaję pytanie, ktoś mi opowiada o tym, co się dzieje w relacji, że to i tamto, że takie i takie słowa padają, że jest to po prostu bardzo specyficzna rozmowa, to co się okazuje, jak zadaję pytanie, okej, kto w ten sposób się zachowuje? To odpowiedź jest zawsze jedna: dziecko. I my jesteśmy takimi dziećmi. Jeżeli nie mamy tej emocjonalnej strony rozwiniętej, to stajemy się takimi dziećmi za każdym razem, kiedy dotykają nas emocje. I mogłabym powiedzieć, że tak, że mamy taki pewien rozjazd między sobą. Rozjazd, który powoduje, że jestem dorosła, mam dorosłe, dojrzałe fizyczne ciało, ale emocjonalnie jestem dzieckiem. I wewnętrznie mam konflikt między tym, czego ludzie ode mnie oczekują jako osoby dorosłej, a tym, jakie ja mam możliwości, będąc wewnętrznie dzieckiem emocjonalnie. Emocjonalnie jestem dzieckiem, fizycznie jestem osobą dorosłą. I teraz jest duży konflikt i duży dysonans między tym, co oczekuje się ode mnie, a co ja mogę zrobić. Już zaraz będę sobie czytać, co piszecie. I kiedy dochodzi do sytuacji, gdzie dwie dorosłe osoby zaczynają w jakiś sposób ze sobą się sprzeczać, to gdybyśmy wyjęli ten obraz zupełnie i nie wiedzielibyśmy, że są to dorosłe osoby, to w 100%, absolutnie w 100% byłaby to rozmowa, gdybyśmy sobie czytali ten dialog, to uznalibyśmy, że jest to dialog dwójki dzieci. Oczywiście my jako dorośli mamy większe możliwości i tych możliwości używamy. Mamy możliwości szantażu, mamy możliwości rzucania talerzami, bo przecież nikt nam nic nie zrobi, jak rzucimy szklanką. Mamy możliwości trzaśnięcia drzwiami, mamy możliwości użycia większej ilości słów, większego zasobu słownictwa, jakiegoś szantażu i tak dalej, i z tego korzystamy. Natomiast w relacji i w związku, kiedy dochodzi do konfliktu, stajemy się dziećmi. I teraz, co możemy z tym zrobić? Jak możemy sobie z tym poradzić? Pierwszą rzeczą jest to, by zauważyć siebie, czyli jakakolwiek zmiana, jeśli chodzi o emocje, w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, jakakolwiek zmiana, nie zaczyna się od osoby na zewnątrz, tylko zaczyna się od nas. Czyli to, że ktoś mnie rani, to, że ktoś mnie wyzywa, to, że ktoś mnie nazywa tak i tak i tak, to jest tylko oprawa zewnętrzna. Jeżeli ja będę się na tej osobie skupiać, to nic nie ulegnie zmianie w moim życiu. Żeby cokolwiek uległo zmianie w moim życiu, muszę się skupić tylko na sobie. Jeżeli mnie to dotyka, to, co ja zauważałam u siebie, to bardzo często, kiedy mnie coś dotykało, działy się następujące sytuacje. Albo był atak, ponieważ ja nie chciałam czuć tego, nie chciałam czuć tej emocji, nie chciałam czuć się urażona, nie chciałam czuć się dotknięta, oskarżona czy jakkolwiek. Więc był albo atak, albo ucieczka. Dochodzi jeszcze trzecia opcja, którą jest chowanie się. Czyli trzy te mechanizmy, one są jakby standardowymi zachowaniami. Nie można powiedzieć, że dziecka, bo dziecko rzadko atakuje, ale standardowymi zachowaniami, kiedy chcemy ochronić siebie, ochronno-obronnymi.
I teraz my chronimy siebie nie tyle przed tą osobą, ile chronimy siebie przed emocjami, które dotarłyby do nas, gdybyśmy nic nie zrobili. Gdybyśmy po prostu pozwolili sobie na pobycie z tym. A pozwolenie sobie na pobycie jest kluczem do wszystkiego. Pozwolenie sobie na nic nie zrobienie jest kluczem do wszystkiego, jest kluczem do całej transformacji, ponieważ ludzie w większości nie są w stanie udźwignąć siły i potęgi emocji. Nie są w stanie wytrwać w tych emocjach. Przez to, że nie są w stanie wytrwać i unieść ich, to one ciągle wracają. I człowiek zachowuje się jak małe dziecko. Łukasz pisze, ja z każdym krokiem naprzód, zaskoczeniem, odkrywam, jak inaczej można doświadczać dobrze znanej sytuacji. Kiedyś sądziłem, że bliskie relacje to pole minowe, a celem jest otoczenie relacji drutem kolczastym, aby móc odetchnąć, co jednak nie jest na stałe wykonalne, więc tragedia goni tragedię. Nie wiem, jak będzie wyglądał kolejny związek, czy w ogóle będzie, ale na pewno inaczej. Ja jestem pewna, że inaczej. Witam serdecznie przed północą, Sylwia, piękna makijaż. Każdego dnia dziecko powinno wiedzieć, że się go kocha. Dziecko jest wtedy szczęśliwe i ma energię do swoich marzeń. Pozdrawiam. Również pozdrawiam Cię, Pawle. Pozdrawiam Walię. A Walia, przepiękny, przepiękny teren. Makijaż tak, niezmyty, jeszcze niezmyty. Dopiero co położyłam moją najmłodszą córeczkę spać, która trochę się pochorowała. Trochę się pochorowała, robię z Wami live'a, ale któregoś dnia pewnie zrobię tego live'a bez makijażu. Nie to, żebym miała z tym jakiekolwiek opory. Po prostu tak jakoś zostało. Tom pisze, to dobrze być dzieckiem. To, żeby zachować to pełne zachwytu dziecko. Konflikt jest, jak to dziecko spotyka zdrada, zgreda. Nie wiem do końca, co miałeś na myśli, Tom. Być może jakiś tutaj jest błąd w pisowni, w słowniku. Wokół jest tyle osób również niedojrzałych emocjonalnie, że łatwo otrzymać zrozumienie i utwierdzić się w swoich postawach, dzieląc się sytuacją z innymi. To prawda. I teraz jakby, wiecie, to wszystko zależy tak naprawdę od nas. Bo my możemy wytrwać w tym, w czym jesteśmy. Możemy... Dajcie mi tylko chwilę. Wrzucę to tylko jeszcze na... Tak, robiłam niejedno nagranie bez makijażu, medytacji, tak, to prawda. Łukasz, jak dobrze pamiętasz. Tak, kiedyś to byłby dla mnie bardzo duży problem. Ktoś to nie ma jakoś dziecka. Okej, rozumiem. Już teraz wszystko jasne to. Kiedyś byłby to dla mnie bardzo duży problem, żeby robić coś bez makijażu, ale teraz to nie ma większego za bardzo znaczenia. Dobra. Cześć Moniko. Witaj kochana. Więc wracając do tematu. Każda rzecz, którą robimy, tak naprawdę zależy w 100% od nas i tylko od nas. Teraz nikt nad tobą nie będzie stał i nikt nie będzie ci mówił, co ty masz zrobić i nikt ci nie powie, słuchaj, teraz musisz zrobić to albo tamto, żeby zmienić swoje życie. Przy tobie nie będzie żadnego mentora, przy tobie nie będzie żadnego coacha, kiedy będziesz się z kimś kłócić i nie będzie też nikogo, kto by w jakiś sposób trzymał cię za rękę albo powstrzymywał, albo mówił ci, co możesz zrobić, a czego nie możesz zrobić. Nawet jeżeli odbędziesz jakąś sesję po, to i tak będzie już po temacie. I teraz przy kolejnej takiej sytuacji wszystko zależy tak naprawdę od ciebie, od nikogo innego. I albo coś z tym zrobisz, albo po prostu będziesz dalej działać tak, jak działałeś do tej pory. Cześć Magdo, hej kochana. Udało ci się być ze mną live w końcu. I witaj Adamie. Więc dla mnie kluczem była intencja, po co ja pewne rzeczy robię. Dla mnie absolutnym w ogóle kluczem było cel, dokąd ja dążę, intencja i cel. I dopóki celem było to, by zmienić kogoś, to było tak kiepsko. Jak zaczęłam skupiać się na tym, co ja chcę u siebie zmienić i określiłam, jak ja chciałabym, żeby moje relacje wyglądały. I teraz nie chodzi tylko i wyłącznie o
związki, w których jesteśmy. Chodzi ogólnie o relacje, ponieważ relacje tworzymy z wszystkimi ludźmi. Ja mam relacje z moimi byłymi partnerami, mam relacje z moimi znajomymi, z przyjaciółmi, z koleżankami, z kolegami, z ludźmi, z którymi pracuję, z moimi bliskimi, z rodzicami, z rodzeństwem. Z każdą osobą tworzymy relacje i w każdej sytuacji może dojść do konfliktu. W każdej sytuacji z każdą osobą może dojść do kłótni. W każdej sytuacji możemy poczuć się w jakiś sposób urażeni. I kiedy coś nas dotyka, to 100% nas dotyczy. Na ogół nas dotyczy. I teraz ludzie zachowują się w sposób właśnie taki, jak powiedziałam, czyli wybierają jedną z trzech opcji najczęściej. Czyli albo atakują, bo coś ich dotyka, i nie chcą tego czuć, albo uciekają, albo się chowają. A żeby to się zmieniło, trzeba się zatrzymać. Czyli jeżeli ktoś mnie atakuje, teraz mówię tu o ataku słownym, nie o ataku, zagrożenie życia jest albo zdrowia. Nie to mam na myśli. Mam na myśli atak słowny. Więc jeżeli ktoś na mnie naskakuje i mnie to zaczyna dotykać, to ja potrzebuję zobaczyć, o co w tym chodzi. I najtrudniejszą rzeczą jest przyznać się przed samym sobą, że rzeczywiście gdzieś się czegoś nie dopełniło, że rzeczywiście się czegoś nie powiedziało, że rzeczywiście się coś, że jakby po naszej stronie leży jakaś odpowiedzialność. I to wszystko zmienia. I dzisiaj miałam taką sytuację, chociażby z moim byłym partnerem, gdzie w natłoku wszystkiego, co się działo w ciągu dnia i pewnego takiego zawirowania, bo moja młodsza córeczka się pochorowała i wszystko nam się rozsypało, rozjechały nam się plany, które mieliśmy, on swoje, a ja swoje, jeżeli chodzi o pracę. I gdzieś w tej mieszaninie, w tej kotłowaninie, mój wieczorny masaż, na który byłam umówiona, zapomniałam mu o tym powiedzieć. Zupełnie mu zapomniałam o tym powiedzieć, a on wtedy akurat siedział z małą, więc jakby postawiłam go trochę przed faktem dokonanym i on był zaskoczony, że musi godzinę dłużej zostać, a ja umknęło mi. Teraz to, co na ogół się działo wcześniej, kiedy dochodziło do takich sytuacji, to kiedy on do mnie coś mówił, że wiesz, nie zachowałaś się fair, to nie było okej, że postawiłaś mnie przed faktem dokonanym, to ja zaczynałam go atakować od razu. Od razu wychodziłam z założeń, tak, a ty to jesteś zawsze fair, a ty to co, ile razy się tobie zdarzyło i tak dalej, i tak dalej. I dochodziło do jeszcze większej eskalacji. I dzisiaj, kiedy to powiedział, trudne to było dla mnie, zresztą jak za każdym razem, bo to jest coś, czego nadal się uczę i w pewnym momencie być może opanuję to w pełni, ale to jeszcze nie jest ten moment, jest to cały czas, gdzie praktykuję. W pewnym momencie, kiedy usłyszałam to, co miał mi do powiedzenia, jakby wzięłam 100% tego, co moje i mojej odpowiedzialności, czyli czego ja nie dopełniłam w tym temacie i powiedziałam, masz rację, to nie było okej. I nie wiem, czemu tak się stało. I to, co zaczęłam zauważać, kiedy w ten sposób wchodzę w rozmowę, to zaczynam zauważać, że to, co jest najtrudniejsze, to nie jest najtrudniejsze powiedzenie masz rację. To nie jest najtrudniejsze przyznanie komuś racji albo potwierdzenie. Najtrudniejsze jest to, by wytrwać przy naporze emocji, które wtedy się na nas zwalają. Bo my tych emocji nie chcemy czuć, a ponieważ nie chcemy ich czuć, to robimy różne dziwne uniki, czasem zajmujemy sobie czymś ręce, głowę, oglądamy film, żeby tylko tego nie czuć. I moment, w którym pozwalamy sobie na poczucie, jest jak taka fala, która przez nas przechodzi. Mało przyjemna, ale niesamowicie budująca potem na przyszłość, ponieważ zaczynamy wtedy zdobywać wewnętrzne poczucie, że emocje nas nie zabiją. I zadziało się coś niesamowitego, bo wróciłam z tego masażu zmasakrowana kompletnie. Nie było to relaksujące. A wróciłam i atmosfera była zupełnie inna. Inna niż kiedy się kłóciliśmy, kiedy zaczynałam w jakiś sposób przeforsowywać to, wytykać jemu, a potem on mi i tak sobie odbijaliśmy pałeczkę. Więc jakby kluczem do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego jesteśmy my sami. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić, to musimy zacząć od siebie
i na sobie skończyć, i na nikim innym, bo kiedy ze sobą zaczniemy pracować, kiedy ze sobą zrobimy porządek, będziemy inaczej reagować, będziemy inaczej się zachowywać i nie mamy wpływu na to, jak inni będą się zachować, bo inni dalej mogą nas obrzucać błotem, inni dalej mogą robić swoje. Ale ważne jest to, co my będziemy robić po swojej stronie. Ważne jest to, kim my jesteśmy w danej sytuacji, kiedy reagujemy, do jakiego poziomu my schodzimy. I nie mam na myśli wywyższania się. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jaką odpowiedzialność bierzemy za siebie, czytaj emocje. Tu dochodzimy do trudnej sztuki brania odpowiedzialności za swoje emocje i za przestanie utożsamiania ich ze światem zewnętrznym. To niezły kosmos i niewyobrażalna zmiana perspektywy, jeśli latami jesteśmy utwierdzeni w zupełnie innej podstawie. Zgadzam się, tak. Zgadzam się, Łukaszu, tak właśnie to wygląda. Okej, kochani, zerknę sobie tylko, czy wszystko wam powiedziałam. Zrobiłam sobie takich kilka notatek. Okej, jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Tak czuję, że to jest bardzo ważne. W takich relacjach, gdzie mamy niepoprzerabianą przeszłość, gdzie mamy nieogarnięte tematy związane z emocjami i nie potrafimy sobie z tymi emocjami radzić. W tego typu relacjach między mężczyzną a kobietą dochodzi do pewnego uwikłania, do pewnego uzależnienia. I to uzależnienie jest bardzo toksyczne, ponieważ my nie tylko jako dorośli w związkach wchodzimy w rolę dzieci, kiedy się kłócimy, ale wchodzimy również w wymienne role rodzic-dziecko. Ponieważ w drugiej osobie poszukujemy rodzica, a druga osoba w nas poszukuje rodzica. I teraz którego rodzica? Różnie to bywa. Czasem w partnerze widzimy matkę, czasem w partnerze widzimy ojca, a partner w nas czasem widzi, w kobiecie widzi, mężczyzna w kobiecie widzi matkę albo widzi ojca. To tak naprawdę jest bardzo wymiennie i często miesza się ze sobą. Natomiast poprzez niedojrzałość emocjonalną to, co się dzieje, to dochodzi do uzależnienia, i kiedy my w ten sposób projektujemy na drugą osobę rolę mamy, rolę taty, i mamy wobec niej oczekiwania, takie jak wobec mamy i wobec taty, i ta osoba wobec nas ma takie oczekiwania, to dochodzi do bardzo toksycznej relacji, bardzo toksycznej, gdzie wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie przeżyć bez tej drugiej osoby. I to już wtedy zaczyna być trudne. Ja o tym pisałam dzisiaj troszeczkę. Wspominałam o tym, co się dzieje, jeżeli doświadczamy w życiu jako dzieci, jeśli doświadczamy odrzucenia przez jakiegokolwiek z rodziców, co się dzieje z nami, jak to się potem przekłada. Jest to temat dosyć szeroki, natomiast ta toksyczność relacji przede wszystkim polega na niedojrzałości emocjonalnej. I nie chcę, żeby ktokolwiek odbierał to jako uwłaczenie albo jakąkolwiek krytykę czy ocenę. Po prostu my w pewnym momencie nie mamy możliwości dojrzeć emocjonalnie. To jest jakby kolejny etap, który następuje naturalnie, kiedy mamy zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. Teraz, kiedy my ze sobą pracujemy, kiedy pracujemy wewnętrznie, pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, czy w jakichkolwiek procesach, to podstawą początkową pracy są potrzeby. I zauważenie, jakie ja mam potrzeby, i danie sobie tego, czego ja potrzebuję w danym momencie. I kiedy w pewnym momencie zostaje to zaspokojone, bo następuje taki moment, czyli jakby staje się to naturalne. Co to znaczy, że zostają zaspokojone moje potrzeby? To nie znaczy, że któregoś dnia obudzę się, nie będę mieć potrzeb. To oznacza tyle, że zdaję sobie sprawę z tego, że ja mam te potrzeby. Potrafię o siebie zadbać, potrafię sobie dać to, czego potrzebuję, potrafię się sobą zaopiekować, zatroszczyć się o siebie i nie czekam, aż ktoś to zrobi dla mnie. To jest ten etap. I wtedy stajemy się jakby dojrzali pod kątem potrzeb. Nie mogę powiedzieć samowystarczalni, ale jesteśmy w stanie o siebie sami zadbać, bo sami to zauważamy i mamy wewnętrzną zgodę na to, że te potrzeby są okej. I mamy prawo potrzeby mieć, i mamy prawo je zaspokajać. I to jest ten pierwszy pułap. Następnym są emocje, czyli
jak ja czuję się z emocjami, jak ja sobie radzę z emocjami, jak ja sobie, co ja z nimi robię, kiedy one się pojawiają. I to jest kolejne. Czyli przechodzimy etapy dziecka, dokładnie, jako dorośli, kiedy wchodzimy w rozwój osobisty, kiedy pracujemy ze sobą wewnętrznie, przechodzimy etapy rozwoju dziecka, malutkiego dziecka. I kiedy ktokolwiek z Was zanurzy się w przestrzeń, żeby poczytać sobie, jak się rozwija malutkie dziecko, kiedy się rodzi, jak ono się rozwija w pierwszym roku, w 2 latach, 4 latach i tak dalej, jakie etapy ma swojego rozwoju, to tam właśnie dokładnie tak to wygląda. Czyli na samym początku to są tylko potrzeby, zaspokajane potrzeby. Jest to potrzeba bliskości, jest to potrzeba poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości i tak dalej. Tylko potrzeby. Potem pojawia się rozwój emocjonalny jako kolejny krok. Pojawia się stawianie granic, pojawia się asertywność, mówienie nie, separacja od mamy, separacja od taty, zaczęcie postrzegania siebie jako indywidualnej jednostki. I te same rzeczy, dokładnie te same etapy przechodzimy, kiedy zaczynamy ze sobą pracować wewnętrznie, w rozwoju osobistym czy w rozwoju duchowym. Cześć Aniu, witaj kochana. I witaj Kajetanie. Kajetan pisze, jak nie pogubić się w relacjach. Rozumiem, że zdrowo jest odpuścić czasem, ale czy nie zajadę za daleko i nie dojdzie do sytuacji, że druga strona wchodzi mi na głowę, a ja na to pozwalam? To jest zupełnie oddzielna rzecz, Kajetani. To jest, trochę bym powiedziała tak. Żeby ci dobrze to zobrazować. Kiedy zaczniesz ze sobą pracować i w pewnym momencie przejdziesz ten etap właśnie zauważania swoich potrzeb i opiekowania się sobą i dawania sobie tego, czego potrzebujesz, potem zaczniesz zauważać, czym są naprawdę emocje i skąd one u ciebie płyną? Dlaczego na przykład, jak ktoś na ciebie naskoczy albo coś ci zarzuci, to dlaczego ciebie to dotyka? To kolejną rzeczą jest to, że będziesz łapał dystans i będziesz potrafił wyjść z danej sytuacji, nie wyjść na zasadzie nie będąc w środku zaognienia. Jako przykład, wyobraź sobie coś takiego, że to pamiętam, że jeden z moich terapeutów mi opowiadał i mnie to w ogóle zaskoczyło. Opowiadał mi swoją sytuację, która się zadziała między nim a jego żoną, kiedy jeszcze wchodził dopiero jako psychoterapeuta, uczył się tego wszystkiego na studiach i opowiedział mi o tym, że oni bardzo mocno się zawsze kłócili i to była zawsze jatka, absolutna jatka. I w pewnym momencie, po iluś sesjach, które sam przeszedł dla siebie, które musiał sam odbyć u siebie, ze sobą, nastąpiła pewna transformacja w jego relacji. I kiedy wrócił do domu, spóźniony ileś czasu, i standardowo zawsze to była afera ze strony jego żony, i była gigantyczna afera, tym razem i on tej aferze próbował w jakiś sposób argumentami obronić się i ochronić, dochodziły do jatki między nimi. Tym razem, kiedy ona zaczęła go atakować, on stanął z boku, czyli jakby zobaczył ją, zobaczył jej emocje i uznał jej emocje. Czyli zobaczył w niej to, co w środku się w niej dzieje, to wnętrze. Ponieważ jego żona zachowywała się w ten sposób z prostej przyczyny. Ze względu na zazdrość, ze względu na lęk, ze względu na to, że on się spóźnił do domu i ona sobie tworzyła w głowie już jakiś film, że może się z kimś spotkał, może kogoś poznał, że może już nigdy nie wróci. Teraz to, co się w niej działo wewnętrznie, to był bardzo szybki proces, który dzieje się również u dzieci, które są zostawiane w przedszkolach albo w zerówkach czy w żłobkach, kiedy mama przyjeżdża, odbiera takie dziecko. I dziecko ma taką eskalację emocji, że nie potrafi sobie z tymi emocjami poradzić i zaczyna wrzeszczeć i szaleć i wściekać się. I bardzo często rodzice nie rozumieją, dlaczego dziecko się tak zachowuje, bo przecież, no ja przecież odebrałam dziecko ze szkoły, z przedszkola, to ono powinno być szczęśliwe, że ja je odbieram, a ono mi tu jazdy robi. Ono robi jazdę dlatego, że ono ma już taki nawał emocji, że ono już nie wie, co z tymi emocjami ma zrobić. To samo było z tą żoną, czyli te emocje, które się w niej pojawiły, kiedy on się zaczął spóźniać, myśli, które się zaczęły kotłować, historie, które zaczęła sobie tworzyć,
one się eskalowały do takiego stopnia, że nastąpił wybuch. I teraz, gdyby on wszedł w tą rolę, którą zawsze wchodził, to by znowu się kłócili. A on odsunął się na bok, żeby zobaczyć całą sytuację. Kiedy ona tak na niego najeżdżała, on do niej powiedział: wiesz co, masz rację. I ona była zszokowana. Jakby zobaczył w niej jej ból, zobaczył w niej jej lęk, zobaczył w niej jej strach, którego ona sama nie była świadoma. I to jest kolejny moment. W momencie, w którym my zaczynamy naprawdę ogarniać siebie i swoją przeszłość, nie ma wchodzenia na głowę, bo tam nie ma już żadnej przepychanki. Nawet jeżeli ktoś sam siebie nie ogarnął i my z tą osobą wchodzimy w jakąś rozmowę i ta osoba jakoś nam skacze i w ogóle, to jesteśmy w stanie w niej zobaczyć, zobaczyć w niej to, co się w niej wewnętrznie dzieje. I owszem, może ktoś powiedzieć, to po co ja będę się wysilać i to jest jej sprawa, czy tam jego sprawa, niech sobie robią, co chcą. Tak może być. Możesz to olać, możesz mieć to gdzieś, możesz mieć na to wywalone i pokazać rękę i powiedzieć: mów sobie do ręki, mam cię w dupie i w ogóle. Ja sobie ogarnąłem siebie, a ty sobie rób, co chcesz. Możesz. Tylko następuje w tobie zmiana też. Ponieważ, żeby te etapy przejść, to trzeba zaakceptować siebie. I to, co my sami też, czego my sami doświadczamy. I trzeba zobaczyć też siebie w tym wszystkim, bo inaczej niczego nie zmienisz. Więc kiedy zaczynamy widzieć siebie, to żeby kolejne etapy pokonać, trzeba zaakceptować siebie i trzeba pokochać siebie. A kiedy siebie pokochamy, to, co następuje wówczas, to jesteśmy w stanie drugą osobę również pokochać. I to się dzieje zupełnie naturalnie. To nie jest coś, czego my musimy się uczyć i pilnować. To jest naturalne, to wypływa z nas, bo my to w sobie mamy. W partnerze widzimy siebie, dokładnie tak, to. Fajne rzeczy się dzieją, kiedy użyjemy w niedojrzałej relacji takiego hasła jak przenosisz na mnie postawę wobec swojego rodzica. Bynajmniej nie ma tu konstruktywnego finału. Okej. Super, dziękuję. Koniecznie muszę spróbować. To, co jest fajne do spróbowania, to i do tego Cię zachęcam, Kajetan, to do tego, że to kiedy będziesz czuł jakieś silne emocje, coś Cię striggeruje, striggeruje trigger, czyli wyzwalacz, coś wyzwoli w Tobie emocję silną, to najlepsze, co można dla siebie zrobić, to się zatrzymać. I spróbować posmakować, co się dzieje z tą emocją, co ta emocja mi robi. I to jest najlepsze, co można dla siebie zrobić, chociaż jest to dosyć, nie jest to super łatwe, ale jest to najlepsza rzecz, którą można dla siebie zrobić. Najlepsza, ponieważ to jest pierwszy krok do tego, żeby zacząć dojrzewać emocjonalnie i zacząć zauważać, że to nie jest tak, jak zawsze nam się wydawało, że zawsze to tylko jedna strona jest winna. To jest tak, że jeżeli nas coś dotyka, to nas to dotyczy. Finał, kropka. Jak nas nie dotyka, to nas nie dotyczy. Finał, kropka. Nie ma co się dalej tutaj rozdrabniać. Okej, kochani, powiedziałam chyba wam wszystko, co miałam powiedzieć. Na koniec mogę wam tylko jeszcze powiedzieć, że każda emocja, którą czujemy, absolutnie każda, to jest emocja naszego wewnętrznego dziecka. Nie inaczej. Nie nas dorosłych, tylko wewnętrznego dziecka. Wewnętrzne dziecko, aspekt, który ma każdy z nas, a aspekt, który jest w nas i który odpowiada za emocje, i te fajne, i te mniej fajne. Więc jeżeli pracujesz ze sobą, pracujesz z wewnętrznym dzieckiem, to jest bardzo szybka i prosta droga do tego, żeby całkowicie zacząć inaczej żyć i funkcjonować w swoim świecie i tworzyć zupełnie inne relacje. Widzimy się, kochani, jutro, jak zawsze, oczywiście, bezwzględnie. A jutro, pojutrze i w każdy kolejny dzień. Dzisiaj życzę wam już cudownej i pięknej nocy. Idę zmyć makijaż. Idę zmyć makijaż, idę się położyć do łóżeczka, żeby jutro wcześniej wstać. Do zobaczenia, kochani. Ściskam was. Buziaki.